czy kogoś, jeśli nie byłoby nawet sejma, tych niepotrzebnych wykładów, tych no więc o to też chodzi, dlaczego on robi te wykłady. Osób, które zabierają czas, a tylko wymianę doświadczeń, ewentualnie przekonywania się pomiędzy marszałkami, a posłowie tylko weto, ewentualnie, jeśli się z czymś tam nie zgadzają, to no wszystko. Takie obrady można by zakończyć jeden dzień, koszt 500 zł, dzielony na 40 osób, koszt wychodzi po 12 zł, sprawa zamknięta. Robimy to w centrum Polski, gdzie można się dostać też pociągiem czy tani przejazd na jeden dzień, bo jest sprawa zaciągana. Jest to trochę takie, wie pani, rozdmuchane, nadmuchane i fajnie to, że to tak jest, ale za 3 lata, jak się już to rozbuduje, a nie w momencie, kiedy to rozpoczyna się. Także tu koszty mogą minimalizować bardzo. Teraz pytanie jest takie, czy delegujemy kogoś, kto pojedzie na ten swoim balnem za 2 tygodnie? Pani nie pojedzie, bo... Tak, mnie policją straszy. Bo spotkałem go zdarzyć, a nie, ja na pewno się tam nie nadaję, a mało to się tam jeździ. Pan chciałby jechać, panie Henryku? Mógłby pan nasz sejmik reprezentować, będzie pan tam marszałkiem. Najwyższe, będzie pan marszałkiem. Może przekona pan pana Leszczyńskiego, że sejmik pan robi na Skype. Pan nie może reprezentować naszej ziemi, bo nie jest z naszej ziemi. Tu w sumie jest tylko pytanie do pana. Może znajdzie pan. Wojciech nie chce. Ja nie mogę. Za 2 tygodnie. W marcu, pod koniec marca. I to na stronach sejmowalne znajdzie. To wtedy będziemy mieli jakieś połączenie przynajmniej z tym sejmem walnym, bo dopóki nie stworzymy się sejm walny, a to rzeczywiście każdy marszałek prowincji, to cóż to jest za sejm walny, bo ja jako marszałek nie mogę pojechać, bo mnie policją straszą. Ja nie pojadę 200 kilometrów, żebym się dowiedziała przed drzwiami, że już policja czeka. No przecież w ogóle do jakiego absurdu ta osoba doprowadziła tę sytuację. Wyssaniem tego Leszczyńskiego z palca, że on sobie tam chodzi na maści. Myślę, że całą ideą jest to, że tu my decydujemy, czy pani jest marszałkiem, czy nie, tak? Bo to też nie osoby przypadkowe, tu pan jest pierwszy raz, tylko osoby, które są na paru sesjach, to co rozmawialiśmy ostatnio, tak? Że to, że się... Jeden sejm, druga sprawa. Ja jestem wściekiem, oni są wyszczególnieni, szlachetni, pani strata jest szlachetnie uleczona, a ja wściek mam tam coś. Panie Henryku, jak pan pojedzie, będzie pan marszałkiem, będzie pan marszałkiem prowincji wrocławskiej, będzie pan reprezentował całą ziemię naszą wrocławską, czyli to jest okręg wyborczy numer 3. Ale pochodzenie 10 powiatów, wszystko jednakie pan ma pochodzenie. W końcu, panie marszałku, jak byliśmy towarzyszami, byliście towarzyszami, to wszyscy byli równi. I tak jest też na Sejmie, ma być taka równość, bo to jest w ogóle temat szlachta izraelska. Szlachta izraelska ma do powiedzenia i do, że tak powiem, skomentowania każde jedno słowo osoby, która mu nie pasuje. No właśnie, to no tak, on tylko powinien wyznaczyć, proszę teraz mówi pan czy pani, i ani ma pan, powiedzmy, czas 15 minut i minutę przy końcu czasu poinformować tę osobę, że jest jej czas tam. To cała powinna być jego tam działania. A te konkluzje są bezprawne słowo, któremu tylko i wyłącznie nic nie odpowiada, albo uważa, że on je lepiej wyjaśni i się wtrąca. Ja w ogóle chciałam zabrać głos w sprawie jego herbu. Bo on posługuje się herbem Wieniawa, który nie wiadomo jak nabył. Bo konstytucja marcowa z 1921 zlikwidowała adopcję herbową i tak naprawdę był taki zamęt w czasach rozbiorów, że nie mogli się zorientować, kto jaki herb w ogóle ma, bo mnóstwo Żydów za denuncjację Polaków zabrało herby, ziemię i nazwiska nawet tych Polaków, tamtych na Sybir,
Rosja wysłała, a to samo w zaborze polskim się działo. W Katyniu. Więc nie wiadomo było, jakimi herbami oni reprezentują. Nowe roby się pojawiły. A więc w 21 roku ustawodawca II RP po prostu skasował to wszystko. Koniec z tymi herbami, trzeba się rozeznać. Ale jaki czas był? 20 lat międzywojnie trwało i Niemcy znowu napadli na Polskę, a przedtem jeszcze bolszewicy, no to już po prostu widać, że to jest spisek międzynarodowy. Jaruzelski nie miał takiego. A więc w 1935 ta konstytucja kwietniowa w ogóle nie uregulowała sprawy herbów, bo nie był czas, kiedy Hitler doszedł do władzy w 1933, w 1935 w Polsce nie był czas, żeby się herbami zajmować, trzeba było ratować Polskę. I ta konstytucja kwietniowa dzięki prerogatywom prezydenta ocaliła ciągłość państwa polskiego. I tego też nie wolno na Sejmie Walnym mówić właśnie, bo się okazuje, że te osoby nie są zainteresowane tak naprawdę restytucją ciągłości, która jest fenomenalna, bo tylko Polska z wszystkich demolutów może tą restytucję mieć. I takie to herby. A ja przypuszczam, że drugie dno tych herbów jest teraz aktywność niektórych tak mocna, że oni nadają jakieś herby, nadają jakieś tytuły, czy to wojskowe, czy to szlacheckie. Na jakiej podstawie prawnej? Nie ma. A jednak to robią, bo w internecie jak się wpisze herbownia, herby, to jest ich mnóstwo, strony lecą. Co to za herby są w ogóle to? Moim zdaniem jest to szlachta izraelska, która duże pieniądze posiada, bo my nie posiadamy pieniędzy, oni posiadają pieniądze. Przynajmniej pana zna. I oni po prostu już szykują coś. Ta Juda Apolonia szykuje herby, tytuły i ten Sejm Walny jest potrzebny między innymi właśnie, żeby uwiarygodnić tą szlachtę izraelską. Można by posłuchać. A Polonia jeszcze szlachta izraelska, bo ona przyjedzie. To już po prostu, to jest tak grubymi nićmi szyte. Niebezpieczne. Bardzo. Ja pana Leszyńskiego raz poznałem. Mi się wydawał ten człowiek, który chce być takim indywidualnym liderem. Indywidualnym liderem, który nie potrafi komuś dać miejsce, gdzie ktoś naprawdę jest o wiele mądrzejszy i nawet i młodszego nie potrafi dopuścić. To masz pan rację. Ona no, tak pani biorąc pod uwagę, że on jest liderem samozwańczym. Od 1 kwietnia szefem ma być kolega. I niech weźmie na plecy i niech zobaczy, jak ciężko się pracuje, żeby być szefem. I od razu, a jeszcze po 3 miesiącach porównuje, czy będzie lepszy od pani Beatki, czy nie będzie. To będą zadania bojowe postawione, także nie wiem, w takim razie degradujemy dzisiaj panią Beatkę. 1 kwietnia. 17 kwietnia jest następna sesja. Trzeba dać każdemu, a później po kolei następnemu. Jak inaczej człowiek urośnie, jak nie zmierzy się w praktyce z organizowaniem. Jestem za to, żebyśmy się tu spotkali w 5 czy 10 osób, ale regularnie i ciągle te same osoby. No. I co drugą sesję zdejmowali panią Beatę z... W ogóle idea była taka, że na każdej sesji inna osoba jest marszałkiem. Znaczy obierana jest obierana w tej sytuacji marszałek danej sesji. Tak. Nie? I proszę bardzo. Niech prowadzi sesję, bo... To ja uważam, że się nie nadaje. Co to znaczy sesję? 3 miesiące niech przynajmniej rządzi. Bo ja... Ale nie no. Wtedy musi krzesło załatwić, wszystko załatwić. Nam się nie spodoba, że co na danej sesji pani Beata będzie robić i co by robiła do następnej sesji, to następnej sesji ujmuje. To jest nasza decyzja, ziemi, tak? Nie czujecie, w jaki sposób może powstawać i rosnąć jakieś ugrupowanie. Tylko przez inkubację nowego aktywu i nadawanie im szans. Dobra, o innych organizacjach, bo to sejmikowanie to nie są organizacje. No, jak to o innych? Dobrze, kończymy pani. Aha, nie chce pani, żebyśmy rozmawiali o kadencyjności w tym ugrupowaniu. Jak to? Ja już powiedziałam moje zdanie. Na każdej sesji marszałek sejmiku może być obierany. Na co? Żeby był inna osoba może to być. Na nowo. Ale dzisiaj zaczynają obierać coś takiego? Tak, oczywiście, jest głosowanie. No to głosowanie. Za jakie są kandydatury? Na głosowanie. Tak, no to co do ziemi może głosować pan
Krzysztof Niski nie może panie głosować, bo nie jest tej ziemi. Niech pokaże to. On jest uczestnikiem. I niech tam jest rządzi. Tak. Nie, ja uważam, że pani ma tam największe doświadczenie. A będzie pomagać, bo a jak nie będzie pomagać, to wyjdzie z niej prawdziwy cel, że nikt nie chciała, tylko siebie chciała porobić. Nie chciała, żeby rozwój był i ugrupowania. Taka jest prawda niestety. Są ludzie, którzy tylko jak to padną, to się przyspawają, byleby tylko o sobie mówić. Ja nie widzę tu takich... Wiem. To nie dotyczy w tej chwili pani Beatki, ja mówię o... Nie, o tej Beacie pan mówi. Chyba o Kępie pan mówi. Wszyscy znają prawdę. No może o Szydło pan mówi. Nie, mówimy... Nie zbaczajmy. Wszyscy myślimy o Leszczyńskim. Jest pani na tym, żeby od dzisiaj był szefem. Jak on nie chce, to jak pan go chce zrobić marszałkiem? Jak on nie chce? No, raz pani się mówi, wiele razy go się pytała. Pierwszy tu na siłę i niech pokaże, że potrafi coś zrobić. A my będziemy tyle pomagać, że na pewno nie będzie gorzej. Ale to też tak można zrobić. Nie można zrobić, nie można obrać kogoś marszałkiem, kto się nie godzi na to, żeby... Jak się Beatka cieszy, że następnego nie wybraliśmy. Jak się cieszy. Panie Henryku, 17 kwietnia wrócimy do tematu, bo widzę, że problem nie jest rozwiązany, jest potrzebny. No to takie czy pan, panie Henryku, będzie na następnej sesji? Muszę być. No nie mogłem być na poprzedniej, no zdarza się chyba. Nie, ja też to. A czy ten pan jest w Strzemnicy? Bo przez Skype'a było połączenie z takim panem. Ale na nagraniu. Był pan z Strzemnicy i mógłby być marszałkiem z powiatu strzemnickiego. Przybył? Dlaczego tu czekamy? Pani przejęła i ma kontakty do niego. Proszę pana, jakie kontakty? On ma tu przybyć. Marszałek tych powiatów ma przybyć marszałek z Milicza, z Strzegomia, z Wołowa, z Strzemnicy, z Oleśnicy i tak dalej. No swój jest dobra. Po prostu 10 powiatów ziemskich jest w naszej prowincji. Czekamy na tych, na te osoby, które czują się wezwane. I ten się skontaktował ze sobą. To jest dla mnie dowód, że Skype w ogóle nie działa w sejmikowaniu. Bo te ludzie są przyzwyczajeni do siedzenia tego przed ekranem, a przyjść tutaj i przyjechać za trudno. No więc apelujemy, jak on się nazywa ten pan Strzemnicy, żeby przyjechał 17 kwietnia na 6. sesję. I wtedy sobie wrócimy do tematu, bo ja jestem za tym, żeby obierać marszałka. Obierać marszałka. Ja się nie upieram i wiecie państwo, panowie, państwo, że ja się nie upieram. Bo... Chcecie usłyszeć, jak ta Polska ma być według w poniedziałek referowana? Tak, chcę. Drugi zasadniczy walor ucieczka tych pokoleń młodych, wykształconych naszym kosztem. Do Charówy, do obcego mogłaby trochę spowolnić się, gdyby, tak jak Merkel padła na pomysł, że polskim kierowcom, którzy przyjeżdżają przez Niemcy, będą płacone pensje nie mniejsze niż minimum płacowe w Niemczech. Tak było? Tak. No. To my zażądajmy, skoro 80% polskiego na terenie Polski przemysłu firm jest w łapach zagranicznych, zażądajmy, żeby te nasze kartierki w Lidlu, gdzieś indziej dostawały też minimum płacowe, takie jak w państwie właściciela. A to jest blade, bo to jest... Zaraz popatrzcie, jaka będzie sytuacja, czy mnie będzie stać zatrudnić kogoś za 5, 6 tysięcy czy 7. Nie będzie mnie trudno, ale takich upadających firm polskich, polskich płatach, coraz bardziej upadających, jest prawie wszystkie, z wyjątkiem tam ileś. Więc w takim razie ja przyjdę na to, co proponuję. Akcjonariat pracowniczy. I ten akcjonariat pracowniczy Kamiński liczy w ten sposób, że każdy współpracownik jest współwłaścicielem mojej firmy. W związku z tym i także nabywa praw do pewnego podziału procentowego zysków rocznych tejże firmy. Będzie już zainteresowany trochę, żeby firma lepiej pracowała, miała zyski
i będzie, czy będzie tak, jak do tego czasu patrzą, żeby podpisać listę obecności, prawie nic nie zrobić, pogadać sobie trochę i pójść do domu, będzie zaangażowana. Tylko, że te firmy polskie nie będzie stać na płacenie 700 lat. Ale Kamyski mówi, z tych 300 miliardów, które oderwalibyśmy od tych, co wysysają banksterom zagranicznym i w połowie przeznaczyli na budowę polskiego przemysłu, bo musi być państwowy przemysł, zbrojeniowy przemysł, inny, elektronicznie. No dzisiaj szwab i jeżeli chcesz pan robić funkcję w Warszawie, musi panu wydać jako zarządca sieci elektrycznej pozwolenie na to, żeby pan sobie podłączył prąd do tego. Wie pan, kto jest właścicielem wodociągu we Wrocławiu? Jak pan powiedział? Wodociągu we Wrocławiu, kto jest właścicielem? No to są tutaj różne koncepcje. Na razie jest miasto jako spółka. Zarządca. Co? Zarządca. Co? Izraelska firma. Ten Sukinsyn i Michnik namówił do tego? Duszkiewiczem? Nie, przecież ten Michnik pisał. Sprzedajcie te komunalne instytucje, kanalizacje i wodę i tak dalej. To będzie lepiej zarządzane przez Izraelczyków. Takie coś pisze też marszałek Jeleniogórski dwa tygodnie temu namaszczony przez Leszczyńskiego. I to jest bardzo groźne, że Żydzi przejmują sejmikowanie, przejmują sejm wolny, a tylko po to, żeby tu wprowadzić Judeopolonię i szlachtę izraelską. Panie Henryku, reszta zakończeniu. Proszę pana, proszę nie obrażać ludzi. To nie jest obrażanie. Proszę mnie nie obrażać, proszę mnie dolej mnie nazywać. Czy jeszcze ktoś chce zabrać? Jestem zmuszony do roli, której jestem niesuwerenny. Zamykamy obrady w takim razie. Raz, dwa, trzy.